Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnej lekcji. Tym razem przedstawię kolejny debiut po e4, e5, mianowicie partię szkocką. Ona idzie w ten sposób: e4, e5, skoczek f3, skoczek c6 i biały od razu atakuje w centrum, grając posunięcie d4. Ed, skoczek bije d4, no i ta pozycja na pewno Wam przypomina obronę sycylijską, warianty otwarte, gdy biały skoczek stoi na d4, pozycja się właśnie otwiera i prowadzi to często do forsownej gry. Dobrze, teraz głównym posunięciem jest skoczek f6. Tutaj czarny trochę wykorzystuje fakt, że biały zrobił dwa ruchy tą samą figurą. Napada na niebronionego pionka na e4. I teraz biały mógłby oczywiście zagrać skoczek c3 na opozycję, obronić zaatakowanego pionka. No wtedy po posunięciu goniec b4 mamy do czynienia z gambitem belgradzkim, który już przedstawiłem na wcześniejszych lekcjach. No, głównym posunięciem zamiast skoczek c3 jest skoczek bije c6, takie bardziej forsowne, dynamiczne. Teraz po b bije c. Głównym posunięciem jest e5. No, aktywna gra z tempem. Bardziej solidne byłoby posunięcie goniec d3 i po d5, na przykład skoczek d2, żeby tu podtrzymać pionka, nie upraszczać sytuacji w centrum. Przechodząc do głównego posunięcia e5, tutaj czarny gra hetman e7, wymuszał takie posunięcie jak hetman e2. Słabe by było tutaj posunięcie skoczek d5, ponieważ następuje c4, no i ułatwia to białym rozwój. Tu chodzi, jest to na niekorzyść białych, że hetman musi stać na e2, no bo ten goniec nie może teraz wyjść. Trzeba tracić więcej czasu, żeby go rozwinąć, tam gdzieś zagrać g3, goniec g2 może. I teraz po skoczek d5, c4 jeszcze czarny ma dodatkową możliwość, mianowicie posunięcie goniec a6. Pojawia się tutaj fajne związanie, dlatego hetman na e2 najlepiej nie stoi. No, gdzieś z pionkiem c4 mogą być problemy, no bo biały teraz gra posunięcie b3, podtrzymuje, przygotowuje też posunięcie goniec b2, gdzieś przy wypadku tutaj po posunięciu g6. Myślę, że goniec b2 byłoby możliwe, aczkolwiek głównym posunięciem jest tutaj posunięcie f4. I po takim posunięciu zaczepiającym jak d6, biały chce zagrać sobie hetman f2, tutaj po prostu zwolnić drogę gońcowi na przykład. No bo tak, po posunięciu skoczek b6 na przykład właśnie następuje posunięcie goniec e2 po de. Biały nawet nie patrzy w tą stronę, wykorzystuje przewagę rozwoju i teraz się okazuje, że ten goniec na a6 jest nie najlepszy. Tutaj ta struktura wygląda dosyć brzydko, po prostu robi roszadę. Po roszadzie goniec b2, goniec g7, no, wieża e1, tutaj właśnie jakiś nacisk na pole e5 gdzieś się pojawi. Wieża z hana e8, goniec bije e5, goniec bije e5, fe. No tak, teraz póki ten pionek na e5 żyje, no to jest wszystko ok tu u białych. No tak, czarny nie może sobie pozwolić na hetman bije e5, no bo jest goniec g4 szach i zostaje bez hetmana. Tutaj u białych wszystko jest w sumie ok. No w następnym posunięciu zagra sobie skoczek c3, rozwinie resztę figur, no i będzie jeszcze lepiej w sumie. Jeszcze wrócę do ruchu 11 po hetman f2. No, skoczek b6 jest jedną z opcji. Jest jeszcze tu jedna możliwość, na przykład skoczek f6, gdzieś grozi skoczek g4 przy wypadku. Tak, skoczek stoi tu bardziej centralnie, dlatego trzeba rozważyć to posunięcie. Teraz następuje goniec e2. Znowu oddajemy tego pionka. No, nie warto go bronić, ponieważ nasz król jest nadal w centrum. Dlatego raczej trzeba się skupić na rozwoju. Ważniejsze jest to, kto ma inicjatywę, często nie ten, kto nie to, kto ma materiał. Dobrze, następuje DE i teraz mamy taki fajny ruch jak goniec A3, hetman E6, teraz następuje FE, ten goniec bije A3, skoczek bije A3, po hetman bije E5 po prostu wykonujemy roszadę. Myślę, że tutaj zamiast goniec bije A3, gdyby czarny zbił na e5, też roszada byłaby możliwa. Nawet możemy oddać wieżę, póki ten król jest w centrum. Po biciu na a1 się pojawia, myślę, jakiś nieprzyjemny szach na e3. Myślę, że tak czarny nie powinien grać.
Dobrze, teraz tak. Skoczek bije A3 i nawet teraz, jak już wspomniałem, hetman bije E5. Nie byłoby tak dobre, bo jest loszada i po prostu wszystko tutaj podwisa. Dlatego najpierw czarny gra solidniej, skoczek D7. Następuje teraz loszada. Czarny bije właśnie skoczkiem na E5. Chce mieć podpartą figurę. Teraz po prostu gramy wieża z A na E1. Wywieramy jakąś presję po linii E. I po loszadzie gramy sobie skoczek B1. No oczywiście jest tutaj rekompensata. Skoczek przyjdzie na C3, potem na E4. No tu widzimy, struktura jest bardzo zła. Pole na C5 jest też takie nie bardzo. Goniec na A6 w ogóle wyłączony z gry. Na przykład dużym błędem by był taki wyglądający standardowo ruch wieża z A na D8, no bo nieoczekiwanie jest hetman bije A7. Tu goniec wisi, pionek wisi, no właśnie widać teraz bardzo wyraźnie słabości czarnych. Lepsze by było wieża z F na D8, żeby po prostu tutaj obronić. No wtedy gramy spokojnie skoczek C3. Tak jak mówiłem, może skoczek E4, może skoczek A4, skoczek C5. No na przykład w takim przypadku posunięcia F5 w tym momencie zamiast F na D8 możemy też zagrać sobie skoczek D2, potem skoczek może przyjdzie na F3. Jest tutaj jeszcze jeden bardzo poważny ruch zamiast skoczek F6, mianowicie goniec C5. Bardzo aktywnie wygląda, prawda? Tu wisi skoczek na D4. No to biały sobie broni spokojnie, goniec E3. No i teraz już jest pewna groźba. Skoczek bije C6, goniec C5, bije C5. Na przykład grubym błędem byłoby posunięcie skoczek F6, no bo jest skoczek bije C6, B bije C6 i goniec bije C5. Okazuje się, że teraz czarny został w ogóle bez figury. Dlatego tak grać nie wolno. Tak samo nie polecam posunięcia tutaj D6, ponieważ następuje też skoczek bije C6, B bije C6. Goniec bije C5, D bije C5, hetman bije D8, król bije D8. No i jak widzicie, te trojaczki są naprawdę brzydkie. Ta pozycja jest już właściwie strategicznie przegrana dla czarnych. No, głównym i lepszym posunięciem by było tutaj hetman F6. Teraz skoczek bije C6 byłoby słabe ze strony białych, ponieważ następuje chociażby goniec bije E3. No skoczkiem gdzieś tam na B4 odejść nie wolno, no bo jest mat, prawda? A takie coś jak F bije E i na przykład hetman bije C6 nie wygląda ładnie, no bo tym razem struktura białych jest zła. Chociaż osobiście preferuję bicie DC, ponieważ tak, po hetman bije C6 tutaj biały zagra na pewno skoczek C3, tu skoczek wejdzie na D5 i to mi się tak zbyt nie podoba, a po posunięciu DC ten pionek się okazuje dobrym dublakiem, ponieważ kontroluje pole D5. Hetman póki co strzela na B2, tu goniec się otworzył, więc jak widzicie, zdublowane pionki nie zawsze są złe. Tutaj biały zagra sobie C3. To jest najbardziej stabilny i właściwie jedyny dobry ruch. Ponieważ tutaj na przykład po skoczek B5. W takim posunięciu kombinacyjnym następuje jeden forsowny wariant, w którym czarny stoi naprawdę dobrze. Tutaj jest goniec bije E3, F bije E. No wtrącenie skoczek bije C7 nie jest dobre, no bo po król D8 jak zwykle tu wisi mat, a tu skoczek został. Teraz trzeba po FE tylko czarnym bardzo dokładnie grać. No na przykład nie najlepsze byłoby hetman D8, ponieważ po hetman G4, G6, hetman F4, D6, goniec C4, skoczek E5, następuje loszada. No i tutaj może się wydać to dziwne, ale problemem jest to, że pole H3 jest niedostępne. Już wytłumaczę dlaczego. Dokładniejsze by było i poprawne hetman H4. Po G3 następuje hetman D8, hetman G4. G6, ten sam wariant, hetman F4, D6, goniec C4, skoczek E5, loszada, wszystko samo. I teraz właśnie goniec przychodzi na H3, atakuje wieżę i zwalnia pole D7 dla króla. I na tym polega ta różnica i ona jest niemała. Teraz po goniec bije F7, król bije D7, król D7, wieża F2, jest taka nieprzyjemna niespodzianka. Posunięcie G5, się okazuje, że teraz hetman nie ma gdzie iść. No najlepsze rozwiązanie to jest chyba tutaj oddać materiał. DE, wieża D2,
Król e7, wieża bije d8, ale po wieża bije d8 ta pozycja jest kompletnie przegrana, bo wieża wchodzi na jedynkę. No, oprócz tego jest jakość mniej, no, tak nie wolno grać. A gdyby tutaj zamiast wieża f2 biały zagrał wieża d1, no tutaj jest pewne związanie, prawda? Chcemy to wykorzystać. Gdyby był nasz ruch, no to byśmy zbili na e5. No, ale ruch ma czarny, po hetman e7 się okazuje, że to my mamy problemy. Teraz goniec nie może sobie tak spokojnie odejść, no bo po wieża f8 jest ten sam problem. Hetman się po prostu nie mieści. Po hetman h4 są tutaj takie widełki, skoczek f3, więc... Więc nie, też nie jest to zadowalające dla białych. Dlatego proponuję tutaj po hetman f6 wykonać takie posunięcie jak c3. Prowadząc, grać po prostu spokojnie, wzmacniać pozycję pomału. Następuje skoczek z g na e7. Biały gra goniec c4. Skoczek e5. Goniec e2. Dama g6. Roszada. No i teraz tu widzę dwie opcje. Pierwsza taka spokojna, no to jest d6. Wtedy biały gra sobie f3, no po prostu już obroni. No i przy okazji po takim ruchu jak goniec h3, biały może wykonać taki obronny ruch jak wieża f2. No właśnie pionek zwolnił pole dla wieży. Drugim posunięciem, które was na pewno najbardziej zastanawia, jest teraz hetman bije e4 zamiast d6. Po czym następuje skoczek d2, hetman g6 i teraz goniec h5. Biały próbuje wykorzystać swoją inicjatywę, no, za którą oddał zresztą pionka. No i teraz tak, po takim posunięciu jak hetman b6 jest nieprzyjemne posunięcie b4. Tutaj się pojawiają strzały, bardzo nieprzyjemne. Po posunięciu hetman d6 jest posunięcie skoczek e4. No hetman i goniec się nie mieszczą. Tu zawsze hetman zostanie po to strzałem, po tej diagonali, bo goniec stoi na e3. A najlepszym posunięciem byłoby hetman d3. Hetman d3, następuje skoczek z czwórki na f3. No teraz wszystko zaczyna podwisać, na przykład po goniec bije e3. Myślę, że tutaj skoczek bije e5 już zadecyduje, bo tu wisi, jeszcze tu goniec wisi. Nie wygląda to wesoło. Czarny powinien zagrać według mnie goniec d6, ale po goniec d6 następuje taki nieprzyjemny ruch jak skoczek g5. No i znowu wszystko jest po to strzałem, pole e4 się zwalnia dla skoczka. No widać, że jest rekompensata, a może nawet i więcej tutaj. Po skoczek bije f3 po prostu odbijamy hetmanem. No i znowu wygląda to naprawdę źle, bo tu pion wisi na f7. Goniec wisi na c5, no czarny po prostu się tu nie wyrabia. Dobrze, przedstawię jeszcze jeden ciekawy wariant. Zamiast skoczek f6, goniec c5, mianowicie hetman h4. No tutaj czarny się od razu rzuca na tego pionka. Biały broni spokojnie skoczek c3, goniec b4, no i znowu się nie opłaca bronić tego pionka. No zbytnio nawet nie ma jak. No, takie ruchy jak hetman d3, no, mi się kompletnie nie podobają. Tu nawet pod skoczek e5 można gdzieś podpaść. Dlatego gramy goniec e2 i po hetman e4 gramy sobie skoczek b5. Też wykorzystujemy słabości pionka na c7, to że tu figurki są jeszcze nie rozwinięte. Teraz następuje goniec bije c3, b bije c, król d8. No, tylko tak czarny może obronić pionka na c7. No, przypominam, że takie posunięcia jak hetman bije g2 tutaj są zbędne, ponieważ następuje goniec f3 i tylko czarny oddał tempa. No a tutaj, jak widzicie, jest groźba. A wracając do pozycji po bc, król d8, roszada, no to według mnie ta pozycja już jest po prostu dla czarnych zła. Nie tylko, że jest nie do rozwój, no to król został w centrum, biały ma parę gońców. No też trzeba umieć to wykorzystać, na przykład po takim posunięciu jak skoczek f6 najprościej zagrać wieża e1, żeby hetman był pod ostrzałem. A na przykład po takim posunięciu jak a6 to proponuję wtrącić posunięcie goniec f3, tutaj przeanalizowałem krótki wariant. Po hetman c4, hetman uchodzi, jest tutaj bardzo fajny ruch, skoczek d6, aktywizujący bardzo białe figury. Oddajemy materiał, ale teraz tak, grozi hetman f8, hetman bije g7, no grozi po prostu masakra. A po skoczek z g na e7, jakimś rozwojowym ruchu, po prostu gramy wieża e1. Czarny próbuje się rozwijać, jakoś b5. Dalej my też się rozbijamy, goniec f4.
I tu na przykład po wieża A7, żeby wzmocnić obronę pionka na D7, no to mimo wszystko gramy wieża z A na D1, no i ta pozycja mimo figury więcej jest naprawdę nieprzyjemna, no po prostu nie wiadomo czym grać, dlatego ogólnie tego wariantu z hetman H4 nie polecam. Jest on co najmniej wątpliwy według mnie. Tak samo jak tutaj nie polecam wariantu ze skoczkiem bije D4. No też wygląda tak kusząco, ponieważ po hetman bije D4, czarny może zagrać sobie z wstępem hetman F6, no po ubiciu na F6 skoczek bije F6. Jest pozycja symetryczna, za to biały ma rozwiniętą jedną figurę, no to by było dla czarnych naprawdę fajne. Ale tu też gramy posunięcie E5 wstępem po hetman B6. Ta końcówka mimo wszystko jest lepsza, mimo otwartej linii A tutaj dla wieży, bo po prostu strukturka jest trochę słaba. Skoczek C3 gramy, grozi skoczek D5. Czarny jakoś broni, gra C6, dlatego teraz atakujemy goniec E3, no bo pionek na B6 został bez obrony. Czarny gra B5, a my się nie przejmujemy, robimy roszady. Znowu oddajemy pionka za inicjatywę. Po B4 następuje skoczek E4, wieża bije A2. Król B1, wieża A5 z atakiem na pionka, no ale jest F4. No i jak widzicie, tutaj po prostu nie ma żadnej koordynacji między czarnymi figurami. Goniec stoi, nie może wyjść. To wszystko stoi, też zbytnio nie może wyjść. Pole D6 jest słabe, na przykład czarny nie może sobie pozwolić na taki ruch jak skoczek E7, bo po skoczek D6 już można właściwie się podać. Tu nieoczekiwanie jest piękny mat. Pionki też wyglądają tak rozbicie strasznie. No tutaj naprawdę czarny by musiał użyć jakichś ekstrawaganckich rozwiązań, żeby rozwiązać swoje wszystkie problemy. Dobrze, to by było tyle na ten temat. Bardzo dziękuję za uwagę.